Cześć. Czy wszystko gra? Na co masz dziś ochotę? Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Gelek z tej strony oczywiście i kontynuujemy naszą rozgrywkę. Ja przypomnę tylko o subskrybowaniu, komentowaniu oraz lajkowaniu. Tygodniówkę plec. Tym razem jest inaczej. Daję 100% gwarancji. Nie przegrasz tego. Zobaczmy. Licencja Inspekcji Sanitarnej Detroit. Licencja wygasła 20 maja 2031. Odnowiona została 25 lipca 31. Aha. Coś takiego. Dobra, co to za gość? Abdar Pedro, bezrobotny. Udział w nielegalnych grach hazardowych, oszustwa. A ten, kto to? Kajes Gary, właściciel firmy. No i tego to chyba znamy. Anderson Hank, rucznik policji. Jasne. Dobra, wchodzę. To rozumiem. Ej, nie poza mnie. Na co ci chodzi? Nigdy nie robisz, co każą? Ej, nie musisz za mną chodzić jak pies. Może omów fakty? Myślę, że to dobra pora na uporządkowanie tego, co wiemy o defektach. Nie, to zła pora na porządkowanie czegokolwiek. Mam przerwę na lunch, więc weź się, uśpij czy coś i zejdź ze mnie, dobrze? O! No to przeskanujmy, co to jest. Dzięki, że zgodniałem. Coś nie bardzo można. Zostawię mi go tu. Nic nie poradzę. Wszędzie za mną łazi. No dobra, życzę mu smacznego. Życzę smacznego. Dziękuję. Ten Pedro proponował nielegalne zakłady. Zgadza się? Tak. A pan obstawił? Tak. Czy chciałby pan coś wiedzieć o mnie? A w życiu? Chociaż nie. Prócz. Czemu wyglądacie jak głąby i macie taki wkurwiający głos? Androidy CyberLife projektuje się z myślą o współpracy z ludźmi. Moja aparycja i głos mają pomóc w pomyślnej realizacji tego zadania. No to też zjadę. Mogę panu zadać osobiste pytanie? Dlaczego pan nienawidzi androidów? Mam swoje powody. Okej. Dziś rano, kiedy ścigaliśmy te defekty, czemu nie chciałeś, żebym przeszedł przez szosę? Bo by cię rozsmarowali. A ja nie lubię wypełniać protokołów zniszczeń.
Może podzielę się tym, co wiemy o defektach. Czy dasz mi w myślach? Mów dalej. Czasem u niektórych androidów zachodzi mutacja oprogramowania, która prowokuje emulowanie ludzkich emocji. Po ludzku, proszę. One nie czują prawdziwych emocji. Zalewa je strumień irracjonalnych komend, które zaburzają ich normalne zachowanie. Emocje, które wszystko komplikują. Androidy wcale się tak od nas nie różnią. Miałeś do czynienia z defektami? Kilka miesięcy temu pewien defekt zagroził, że skoczy z dachu z dziewczynką. Uratowałem ją. Widzę, że odrobiłeś pracę domową, co? Wiesz już wszystko na mój temat. Ukończył pan szkołę z wyróżnieniem. Szybko wyrobił pan sobie renomę i został najmłodszym porucznikiem w Detroit. W ostatnich latach otrzymał pan kilka ostrzeżeń dyscyplinarnych i spędza pan dużo czasu w barach. Do jakich wniosków dochodzisz? Praca z osobą, która zmaga się z problemami osobistymi, jest wyzwaniem. Ale mój model potrafi się do tego z powodzeniem zaadaptować. O! Wpłynęło zgłoszenie dotyczące defekta. Kilka przecznic stąd. Rozejrzymy się? Proszę dokończyć posiłek. Czekam w samochodzie. Konor! Bateryjka ci padła, czy co? Przepraszam. Wysyłałem raport do CyberLife. A. Co, planujesz zamieszkać w tej windzie? Nie. Już idę. Wypytaj podejrzanego. Co wiemy o tym kolesiu? Niewiele. Sąsiad zgłosił, że od jakiegoś czasu słyszy dziwne głosy z tego piętra. Teoretycznie nikt tu nie mieszka, ale sąsiad twierdzi, że widział mężczyznę z diodą pod czapką. Jezu Chryste, jak będziemy jeździć do każdego, komu pierdzi w uszach, to ludzi nam nie starczy. Ty naprawdę zdawałeś raport tam w windzie? Przymykając oczy. Dokładnie. O panie, też bym tak chciał. Pióra. Jest tam ktoś? Otwierać! Policja Detroit! Trzymaj się z tyłu. Tak jest. Mieszkanie. Chryste, panie, jak tu capi. Ale gołębi. Lodówka? No, gówno z tego będzie. Gość się zmył. Co tu jeszcze znajdziemy? Stada gołębi. Kurtka wojskowa. RT. To pewnie inicjały. Umieścił je na kurtce? Nieźle zachowanie godne siedmiolatka. Hmm.
chciał tutaj wejść, właśnie. RA9. Ten napis RA9 bardzo często się pojawia. Wiesz, co to znaczy? RA9. 2471 razy. To samo napisał android Ortiza przy prysznicu. Mhm. Skąd u nich ta obsesja? Przypomina labirynt czy coś. Niedawno ruszany ptasie odchody. Mhm. Tu coś. Pisak wciąż wilgotny, niedawno używany. Dobra, zobaczmy. Czyli ktoś coś pisał. Dotąd możemy to przeanalizować. Ale potrzebujemy jeszcze paru informacji, żeby mieć całość rekonstrukcji. Próbka. Niebieska krew. Czyli kolejny android. O, ta dioda, biokomponent. W zlewie jest jego dioda! Nic dziwnego, że to android. Człowiek nie wyrobiłby z tymi jebańcami. Dobra, teraz może się uda przeanalizować całość. Spróbujmy. A, jeszcze niedokończona rekonstrukcja. Czyli dalej tutaj nam czegoś jeszcze brakuje. Jezu, nienawidzę ich! No jest i gołębi tutaj troszeczkę. Zobaczmy, czy jeszcze możemy coś tu przeanalizować. Prawdziwe książki. Myślałem, że już tylko ja jeden na świecie je zbieram. Elektroniczne książki nie da się powąchać. Nie mają tych pożółkłych stron. Plakat farmy miejskiej. Uprawy w sercu miasta. Róg plakatu, papier z materiałów odnawialnych, niedawno ruszany. Okej. Okay. Pewnie nie masz pojęcia, o czym mówię. O, coś tu mamy. To jest właśnie książka. Ziarno. No nie wierzę. On jeszcze karmi te jebane szkodniki. Znalazłeś coś? Nie wiem. To chyba notes. O, tutaj? Ale nie odczytam. Karta. Prawo jazdy. Prawo jazdy jest podrobione. Super! Warto było tu wpaść. Czy uda nam się już odtworzyć tą rekonstrukcję? Jestem ciekawy. Zobaczmy. Kurczę, jeszcze nie. Co tu nam jeszcze brakuje?
Tu nie bardzo możemy cokolwiek się poruszać. A, czyli coś już mamy. Dobra. Podejrzany był tu niedawno. Tutaj nic więcej nie jesteśmy chyba już w stanie. Tu jeszcze coś? Ślady palców świeże, ptasie odchody, brak odcisków. Dobra. Tu coś? Metalowy hak, niedawno złamany. 100% stal nierdzewna. Ha. To coś? Ślady poślizgu świeże. Ślady galwanizacyjnej stali. No ale możemy w tym momencie rekonstrukcję już stworzyć. Dobra, zobaczmy. Aha, czyli tu była ta klatka, dobra. Zobaczmy. Podejrzany pobieg w kierunku wyjścia. Podejrzany usłyszał, jak wchodzimy. Podejrzany wciąż tu jest, o, coraz ciekawiej się zaczyna. Czyli w momencie, kiedy myśmy wchodzili, zrzucił to i wbiegł tu na dach, na strych. Dobra, rozejrzyjmy się. Podejrzany wciąż tu jest, wychyli podejrzanego. No to on jest tutaj na strychu. Właśnie. Zbadajmy to. Jebane w dupę gołębie! No i na co czekasz? Goń go! Szybko, ale ryzykownie. Fuh. Dobra, ten... Tam jest. Dobra. Ojku. Zamknął to.
Patrzcie, że on się nie męczy. No, musimy go uratować oczywiście. Kurwa, no kurwa, był w garści i chuj. To moja wina, byłem zbyt powolny. Dorwałbyś go, gdyby nie ja. Nieważne, wiemy jak wygląda, znajdziemy go. Ty, Connor. Nic, nic. Hank uratowany. Connor uratował Hanka. Rupert uciekł. No, mówi się trudno. Złapiemy go. Wcześniej czy później? Kim jesteście? Zbiegami. Takimi jak ty. Nazywam się Josh. Jestem Simon. North. Ilu was tu jest? 19 tych, którzy się do czegoś nadają. Reszta uległa uszkodzeniu w trakcie ucieczki. Wielu chciało dotrzeć do Jerycha. Nieskutecznie. Ludzie nieszczególnie nam współczują. I ukrywacie się tu, żeby przeżyć? Tak rozumiecie wolność? Ludzie nas nienawidzą. Możemy przetrwać tylko w ukryciu. Dla takich jak my nigdzie nie jest bezpiecznie. Gdyby ludzie nas znaleźli, zabiliby nas. To jest Jerycho? To schronienie dla tych, którzy nie chcą już być niewolnikami. Rozumiem, jak się czujesz. Ale mamy tu więcej wolności niż ktokolwiek inny. Wcześniej rozkazywali wam ludzie, a teraz rządzi wami strach. Nie jesteście ani trochę bardziej wolni. Po prostu macie nowego pana. Miotasz się. Tak jak my wszyscy. Nie prosiliśmy o to. Teraz możemy tylko żyć dalej. Zostań tu. W Jerychu na pewno nic ci nie zagrozi. Idź pogadać z Lucy. Ona będzie mogła ci pomóc. Rozgość się, znajdź Lucy, rozejrzyj się po Jerychu. No okej. A jak oni się regenerują? Jedzą coś? Ładują? To chyba nie ona. A tutaj coś jest. Porozmawiajmy. Chyba nie jestem w najlepszym stanie, co? Diagnostyka mi się popsuła. I tak nie dowiedziałbym się nic ciekawego. Co ci się stało? Przywiązali mnie do samochodu. Chyba chcieli się trochę zabawić. Nie chcę się wyłączać. Naprawdę. Nie chcę się wyłączać. Chyba nie możemy mu pomóc. Dobra. Tu coś jest przy tej beczce. A, ogień mamy rozpalić, dobra.
No, teraz coś widać. Porozmawiajmy. Słyszałam, że ludzie też boją się śmierci. Wiesz, co się dzieje, jak umieramy? Nie. Nie, nie wiem. Ja już niedługo się dowiem. Jak się nazywasz? Markus. Miło cię było poznać, Markus. No i chyba się wyłączyła. Dobra, tutaj zapalmy. Jak zapali ogień, to one przychodzą tutaj, patrzcie. Chyba przychodzą się ogrzać. Ale tak dziwnie, no kurczę, oni stoją zamiast gdzieś usiąść czy coś. Nie do końca rozumiem, tutaj nie możemy w żadną interakcję wejść. To jakieś dziecko? Wyrzucili go, po tym jak już im się znudził. Zanim go znaleźliśmy, żył na ulicy. Wszyscy się wyłączą, jeśli nie będziemy mogli im pomóc. Dlatego trzeba zdobyć tyrium i biokomponenty. Trochę odzyskujemy z tych, co się wyłączyli. Ale zawsze za mało. To jak mogą przeżyć? Nie mogą. Powoli wymieramy. Kurczę. Ten nie chce z nami rozmawiać. Z nią też nie pogadamy. Chyba. Jesteś Lucy? Ojejku. Siadaj. Pokaż. Zatrzymam krwawienie. Wybij to. Daj mi rękę.
Dobra. Rozejrzyjmy się jeszcze tutaj w takim razie. Jesteś? 4 tygodnie, 3 dni, 11 godzin. Kiedy uciekłam, nie miałam dokąd pójść. Jerycho nie było najgorszą opcją. Wielu z nich jest w dość kiepskim stanie. Tak ludzie traktują tych nieposłusznych. Gardzą nami. Nigdy nas nie zaakceptują. Kto znalazł to miejsce? Nikt już nie pamięta. Ktokolwiek to był, jego ciało pewnie leży gdzieś na tej łodzi. Jak szukasz pocieszenia, to słabo trafiłeś. Dobra, rozpalmy tutaj. Tędy nie możemy przejść, bo on odbija piłeczkę. Dobra, chodźmy może tymi... Nie, schodami w tymi... Chciałem w górę pójść, ale coś widzę niespecjalnie, chyba nam się to uda. Tutaj z tymi to raczej chyba też nie zagadamy. A szkoda. Tu jeszcze mamy do zapalenia. Widzę, taka nasza misja, żeby podpalać ten ogień. Czyli to były części zamienne prawdopodobnie. Z tego, co się domyślam. Mamy plan zaproponować. Gdzie on tu jest? Dobra. Simon! Wiem, gdzie możemy znaleźć części. W magazynie CyberLife w porcie Detroit. Mają tam wszystko, czego trzeba. W dokach są straże. Nie możemy tak po prostu tam sobie wejść. Ludzie nam na to nie pozwolą. Nie będziemy prosić ich o zgodę. Nie mamy żadnej broni. A nawet gdyby, nikt z nas nie umie walczyć. Możemy wykraść te części bez walki. Wystawimy się na śmierć. Być może. Ale to i tak lepsze niż czekanie na śmierć. Wchodzę w to. Można by spróbować. Okej. Niech będzie. Czyli mamy plan. Okej. Okej. Na skarbie? Tutaj nam pomogą. Niedługo to wszystko będzie tylko wspomnienie. Ale to już w kolejnym odcinku. Tymczasem zachęcam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.